Czy pani zdaniem coś złego dzieje się w Polsce 2050? To nie jest w ogóle żaden rozłam, tak? Bo to jest dosłownie kilka osób, które się dopuściły nieprawidłowości. Polska nagle czyni krok uderzający w Ukrainę i grający w ręce Rosji. Chińczycy podają w wątpliwość suwerenność państw bałtyckich? Oni w ten sposób oczywiście coraz bardziej przybliżają się do Rosji. Jak zwykle bardzo miło mi przywitać panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, dyrektorkę Instytutu Strategii 2050, byłą ambasador Rzeczypospolitej w Federacji Rosyjskiej. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Pani ambasador, my oczywiście spotkałyśmy się tutaj jak zwykle, żeby rozmawiać o sprawach międzynarodowych, ale ponieważ pani współpracuje z Polską 2050, to pozwoli pani, że pierwsze pytanie zadam właśnie w sprawie tego rozłamu, który nastąpił w partii Szymona Hołowni. Ja wiem, że pani nie jest członkinią tej partii, tak expressis verbis, natomiast chodzi o współpracę. Czy pani zdaniem coś złego dzieje się w Polsce 2050? No bo jeżeli jeden z głównych okręgów warszawskich nagle postanawia z partii odejść, po czym partia się kłóci z tymi ludźmi, twierdzi, że to oni zostali usunięci, że chodzi o listy wyborcze, no to coś ewidentnie nie gra. Co pani zdaniem? Ja tu mogę mówić z perspektywy Instytutu, ale tak się składa, że akurat z panią Piątkowską merytorycznie współpracowałam. I przytoczę fakty. Koło zostało rozwiązane przez partię z powodu nieprawidłowości w kole, a nie ci ludzie odeszli. Czyli pierwszy krok był ze strony partii z powodu złych działań, których dopuściły się pewne osoby. I to, co widzieliśmy, no to jest reakcja tych osób, które próbują się tłumaczyć. To nie jest w ogóle żaden rozłam, tak? Bo to jest dosłownie kilka osób, które się dopuściły nieprawidłowości i zgodnie z tym, jak ja rozumiem, działa partia, czyli działa według prawa, działa według zasad. Jak ktoś się dopuszcza nieprawidłowości, to niezależnie od konsekwencji powinien ponieść za to odpowiedzialność. I tak się zdarzyło. A dalej zostaje do tego dorobiona jakaś historia. Ale to jest jeden okręg, jedna jakaś indywidualna sprawa. I te osoby po prostu działały wbrew zasadom partii, tak jak rozumiem, i w związku z tym poniosły konsekwencje. Pani ambasador, tylko no to po pierwsze nie jest kilka osób, tylko kilkanaście, i co, i oni wszyscy kłamią po prostu? Tak mamy to rozumieć, że po prostu ratują swoje kariery polityczne w ten sposób, nie chcąc przyznać się do tego, że sami popełnili błędy i sami z partii zostali usunięci? Ja jestem ostatnią osobą, żeby mówiła, kto konkretnie co, bo ja też, tak jak mówię, współpracowałam z panią Piątkowską, to wiem, o kim mówię, o reszcie osób nie wiem. Natomiast zauważyłam, to już jest taka moja prywatna obserwacja, że na Facebooku pani Piątkowskiej, gdzie, jak rozumiem, pojawiają się te oskarżenia, pojawiały się też komentarze innych ludzi z tego samego okręgu, którzy mówili, nie, to nie jest tak, jest inaczej, ja zostaję. To oni popełnili jakieś nieprawidłowości i zasadnie doszło do no, jakiegoś takiego konsekwentnego działania, żeby partia miała wyczyszczone i jasno działające według zasad struktury. I te komentarze są po prostu usuwane. Czyli albo ktoś chce pokazać prawdę, albo ktoś chce pokazać swoją, no i chyba tutaj nieprawdę. Bo jeżeli byłaby prawda, to nikt by tych komentarzy nie usuwał. Więc pytanie, dlaczego tak się dzieje? No tak, a pani powiedziała też wcześniej, że te osoby mogły dopuścić się złych działań. Co to znaczy konkretnie? Ma pani wiedzę w tej sprawie? Jakie to no już mogły proszę być naprawdę pytać ludzi ze strony partii, bo jasne. Ja operuję w ramach swoich kompetencji. Rozumiem. Nie chcę tutaj dopowiadać historii, które chciałabym państwu niejako nie bazować na faktach. No tak, to, co wiem o faktach, to te fakty rzetelnie, uczciwie, otwarcie przytaczam. Natomiast już co konkretnie się zdarzyło, to chyba trzeba rzeczywiście do władz partii się zwracać. Już kończę. Wiem, że były nieprawidłowości i że krok był ze strony partii. Rozwiązujemy, bo w Polsce 2050 trzeba działać według zasad. To już kończąc ten wątek, pani ambasador. Te osoby, które zostały wyrzucone, czy też odeszły, to pewnie będzie wyjaśniane. Mówią przede wszystkim o tym, że no, najważniejszy jest interes Polski w tej chwili. Jak rozumiem, one były zwolennikami tego, żeby współpracować na opozycji i sugerują, że ze strony, jak rozumiem, kierownictwa partii chęci tej współpracy nie ma i stąd też ich sprzeciw wobec takiej, a nie innej polityki Polski 2050. Według mojej wiedzy
to jest trochę historia, która zostaje opowiedziana po fakcie ujawnienia nieprawidłowości i rozwiązania koła. Historia, która ma przerzucić tę sprawę taką proceduralną na poziom, że jakoby broniły jakiś spraw innego rodzaju. Nic mi absolutnie nie wiadomo o tym, aby to no tak naprawdę usunięcie z partii kilku osób, a większość tego koła została i większość tych ludzi dalej jest w Polsce 2050, miała jakikolwiek podtekst merytoryczny, czy o jakieś tym ludziom wielkie sprawy chodziło. Nic takiego nie słyszałam, póki się to ta sytuacja z rozwiązaniem i z ujawnieniem nieprawidłowości nie zdarzyła. Więc odczytywałabym to trochę jako historię dorabianą do bardzo prozaicznej, zgoła w innym poziomie odbywającej się sytuacji. A pani podoba się ta polityka i strategia kierownictwa Polski 2050 w kontekście takiej, a nie innej sytuacji na opozycji? Uważa pani, że te rozmowy w sprawie wspólnych list, czy to z PSL-em, czy z większymi ugrupowaniami, toczą się tak, jak się toczyć powinny? I to obiecuję już ostatnie pytanie w tej sprawie. Ja uważam, że jest absolutnie takim najważniejszym celem nie tylko odsunięcie PiS-u od władzy, ale zbudowanie realnego, wiarygodnego pomysłu na Polskę po PiS-ie. Uważam, że metodą na odsunięcie PiS-u, i to mówię nie od wczoraj, tylko właściwie bardzo dawna, nie jest jedna lista, bo jedna lista to jest marzenie PiS-u, w którym następuje mobilizacja zwolenników PiS-u, jest rozgrywana ta jedność zbudowana na siłę w taki sposób, że się wykruszają zwolennicy opozycji, bo są wrzucane takie tematy jak na przykład papież, jak aborcja i następuje wykruszanie w trakcie kampanii zwolenników opozycji. To jest metoda, która by doprowadziła do przegranej. I jest jeszcze jeden problem z jedną listą. Wydaje mi się bardzo ważne, że to jest stworzenie pewnej iluzji, że taka lista powstanie. W związku z tym powstają nadzieje i ta iluzja jest niezrealizowana, bo główny inicjator tej jednej listy, jak rozumiem, czyli Platforma Obywatelska, z nikim się tak naprawdę nie jest w stanie zintegrować, nie jest w stanie jednoczyć. No dzisiaj jest sama, tak? W związku z tym stwarza się pewną iluzję, pewną nadzieję, a potem się tej nadziei nie realizuje i efekt jest taki, że jest ogromne rozczarowanie po stronie opozycyjnej, ponieważ ludzie czują, że jest podział, że jest pustka, dlatego że im coś wielkiego obiecano i tego nie zrealizowano. To nie jest dobre. To nie jest dobre. To, co jest dobre, to jest dobra dyskusja, merytoryczna dyskusja, jawnie pokazywane, że są różne pomysły na Polskę, kulturalna rozmowa o tych różnych pomysłach. Żadne absolutnie wojenki, agresje, batalie takie podjazdowe po stronie demokratycznej nie są dobre, tego nie powinno być, ale dobra merytoryczna dyskusja, która ludziom pokazuje, że tak, są różne opcje, oni mogą znaleźć swoją opcję i na nią zagłosować. Takie rozwiązanie, które ludzi mobilizuje, a równocześnie nie zraża, ponieważ dobra merytoryczna dyskusja programowa zawsze ludzi zachęca do głosowania, a nie zniechęca i buduje nadzieję. I buduje też zaufanie do polityki. No ja jestem wielką zwolenniczką takiego podejścia do polityki. No tak, tylko nie tylko Platforma jest sama, ale sama jest Lewica i wydaje się, że Polska 2050 też, bo te rozmowy z PSL-em chyba nie idą tak, jak były planowane, ale to już jest temat na zupełnie inną dyskusję. Panie ambasador, wracając do naszej pozycji, nie tylko w strukturach Unii Europejskiej, ale w ogóle, bo sprawa już zatacza coraz szersze kręgi. Jestem bardzo ciekawa pani opinii w sprawie strategii polskiego rządu co do rozwiązania kryzysu zbożowego. Gdybyśmy się tak miały cofnąć o ponad tydzień już, kiedy
umówił się minister rolnictwa na rozmowy i z rolnikami, ale też przede wszystkim ze stroną ukraińską. Dzień później wyszedł prezes Jarosław Kaczyński, zarządził zakaz importu i tranzytu. Z tej decyzji się wycofano po kilku dniach. Rolnicy nadal protestują, bo realnie żadnego problemu nie rozwiązano. Tranzyt się odbywa i właściwie nie wiadomo, na czym do końca stoimy w tej sprawie. Czy uważa pani po pierwsze, że z politycznego punktu widzenia to była strategia przemyślana? I po drugie, jak bardzo ona, biorąc pod uwagę także pani doświadczenie, może zagrozić dobrym relacjom polsko-ukraińskim? I jak bardzo korzysta na tym Rosja? Czyli właściwie mamy trzy wątki tutaj tej sytuacji. Ja bym się w całej tej sytuacji cofnęła nie o tydzień, tylko o rok. A tak, to prawda. Kiedy to, bo musimy patrzeć z tej perspektywy, że ten kryzys zbożowy nie zdarzył się nagle, zupełnie spadł z kosmosu niespodziewanie, tylko to było, to jest efekt decyzji. I tu ja podkreślam słusznej, dlatego że mam taką zasadę, że jeżeli rząd, nieważne czyj to jest rząd, robi, podejmuje dobrą decyzję dla Polski, to ja to uznaję i o tym mówię. Więc podjął w moim przekonaniu słuszną decyzję o zagłosowaniu za unijnym rozwiązaniem, że wpuszczamy jako Unia Europejska, tym samym także jako Polska, produkty żywnościowe z Ukrainy w takim ekstraordynaryjnym reżimie, po to, żeby Ukraina, nie mogąc eksportować z powodu rosyjskiej blokady na Morzu Czarnym swoich produktów, tak jak to robiła dotychczas, żywnościowych, mogła chociaż część ich wyeksportować do Unii Europejskiej. I oczywiście my wiemy, że te pieniądze idą na obronę przed Rosją, więc to są pieniądze zainwestowane w nasze bezpieczeństwo. I to była słuszna decyzja. Niemniej to była decyzja podjęta rok temu i rok temu było wiadomo, że skoro otworzyliśmy granice, to te produkty, w tym zboża, będą płynęły do Unii Europejskiej i do Polski i trzeba było się na tę sytuację przygotować. Nie mówić rolnikom, że ceny na pewno nie spadną, a wzrosną, bo jeżeli otwieramy granice, no to nie ma takich cudów, żeby przy większej podaży zbóż nagle ich ceny wzrosły. Więc to był błąd ministra, błąd rządu, wprowadzający niepotrzebnie rolników w błąd. Gdyby im tego nie powiedziano, to oni by inaczej dysponowali sprzedażą zboża i zapasami zboża. Niemniej to było wiadomo i trzeba było podjąć bardzo konkretne działania, które dzisiaj podjęto w nagłym, awaryjnym reżimie, w takiej trochę w reżimie kryzysu politycznego, żeby nie nazwać tego histerią. Jakie działania należało podjąć? Po pierwsze, kontrola jakości produktów, które z Ukrainy do Polski przyjeżdżają. To są produkty, które powstają bez regulacji i standardów unijnych, bo Ukraina nie jest w Unii Europejskiej, ale to nie znaczy, że Polska, otwierając granice w wymiarze celnym, w wymiarze taryfowym i kwotowym, równocześnie powinna otworzyć granice na produkty każdej jakości, z pestycydami, z innymi trującymi substancjami. To nie powinno było, nie powinno było się zdarzyć i okazuje się, że dzisiaj można to zboże kontrolować. Tylko dlaczego dopiero dzisiaj, a nie przez miniony rok? To jest pierwsze pytanie. Po drugie, można dzisiaj wywrzeć presję na Unię Europejską i bardzo mocno się zaangażować w to, żeby te korytarze solidarnościowe, tranzytowe uruchomić. Powstaje pytanie, co robił rząd przez miniony rok celem udrożnienia, uaktywnienia tych wszystkich korytarzy tranzytowych? No w moim przekonaniu nie działo się nic. Problem narastał. Pewne firmy na tym zarabiały, przy czym, no co tu dużo powiedzieć, zarabiały w świetle przyjętych rozwiązań legalnie, choć sprowadzały zboże podstandardowe często, które nie powinno było wjechać do Polski, ale tu znowu wracamy do kwestii pilnowania standardów przez Polskę. I wobec tego, że ten kryzys się tak zaognił, są podejmowane takie działania od ściany do ściany. Otóż działania od ściany do ściany w ogóle nigdy nikomu, niczemu nie służą, nie służą biznesowi, nie służą rolnikom, którzy są zdezorientowani, ja rozumiem, że są zdezorientowani i na pewno nie służą naszej pozycji w Unii Europejskiej. Bo Polska się na coś zgadza, potem z dnia na dzień zamyka granice absolutnie dla wszystkich, tak, na tranzyt, na import do Polski. Z tego są oczywiście bardzo duże kłopoty i po stronie ukraińskiej, i po stronie europejskiej. To nie buduje naszej wiarygodności. A potem po kilku dniach znowu te granice otwiera na jakichś innych znowu zasadach. Więc wszystko
to należało prowadzić już rok temu, budować te korytarze, pilnować standardów, wymuszać na Unii Europejskiej wsparcie w zakresie sprzedaży tego zboża dalej. Były pomysły, żeby terminale transportowe dla zboża budować na północy Polski, nad Bałtykiem. Być może gdyby to zrealizowano, nic w tej sprawie nie zrobiono, to Polska nie tylko by nie straciła, a mogłaby na tranzycie zyskać, bo ogólnie kraj tranzytowy to jest kraj, który ma potencjał ekonomiczny i może na tym potencjale korzystać, jeżeli jest w stanie odpowiednio przekierować ten potencjał ekonomiczny ku zyskowi, a nie tak jak się stało, ku stracie, i to stracie takiej i geopolitycznej, i stracie ekonomicznej. No tak, tylko dodatkowym jeszcze tutaj wątkiem, pani ambasador, jest to, że to wszystko wydarzyło się nie tak długo po wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. I on nawet podczas przemówienia na Placu Zamkowym mówił o tym problemie zboża, że sobie zdaje z niego sprawę, że to trzeba rozwiązać, że zostały poczynione ustalenia, o których będzie informował razem z prezydentem Dudą, a właściwie obie administracje w najbliższych dniach, po czym właśnie dzieje się to, co się wydarzyło. Stąd też było moje pytanie o takie relacje z Ukrainą. Czy my w dalszym ciągu dla Ukrainy możemy być takim przewidywalnym i pewnym partnerem? No bo wiadomo, że dla krajów w stanie wojny sprzedanie tego zboża także jest niezwykle istotne. No, nie jest to na pewno główne źródło, ale jednak jedno ze źródeł finansowania obrony w trakcie tej wojny. Dla Ukrainy to jest niezwykle ważne. Ukraińska gospodarka się skurczyła o ponad 30% i w tej sytuacji eksport, czyli możliwość pozyskiwania dewiz, eksport produktów rolnych jest bardzo istotny dla gospodarki ukraińskiej. I wiemy, że jeżeli Ukraina sama nie jest w stanie zarobić z powodu dewastacji rosyjskiej, to kraje zachodnie, w tym Unia Europejska za pośrednictwem Unii, także Polska, muszą Ukrainę wspierać bezzwrotnymi grantami. Tak więc w interesie bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej jest pozwolić Ukrainie ratować swoją gospodarkę i pozyskiwać pieniądze, no powiedzmy, na własną rękę, czyli z własnych zasobów, bo inaczej, żeby to państwo funkcjonowało i żeby mogło się bronić, my musimy te pieniądze bezzwrotnie pożyczać, co jest, wiadomo, dużo, dużo gorszym rozwiązaniem. I rzeczywiście na Placu Zamkowym padły bardzo mocne słowa i zasadne. Uważam przemówienia prezydenta Dudy za naprawdę dobre i takie w duchu interesu państwowego, interesu bezpieczeństwa Polski, gdzie prezydent Duda zapewniał o tym, że Polska jest partnerem niezawodnym. I nie mija rzeczywiście tutaj tydzień, dwa, i Polska nagle czyni krok uderzający w Ukrainę i grający w ręce Rosji. I tutaj ja chcę powiedzieć, że to jest naprawdę trudna sprawa z tym zbożem. To nie jest tak, że my, ponieważ wspieramy Ukrainę, to teraz musimy wszystkie produkty z Ukrainy wpuszczać do Polski, co by nie było, jakie by nie były standardy, jakie by nie były koszty po stronie polskich przedsiębiorców. Tak też nie możemy działać, dlatego że Polska no, musi w tej całej trudnej sytuacji jednak wyznaczać granice dobrostanu własnego społeczeństwa. Tylko to trzeba robić w sposób przemyślany, systemowy. Rok temu trzeba było zacząć to robić i wówczas nie bylibyśmy dzisiaj w sytuacji kryzysowej i ekonomicznie z rolnikami i no rzeczywiście politycznie wobec Ukrainy, bo to, co Ukraina, czego Ukraina się nauczyła z tej sytuacji, to nie jest, że Polska broni swoich interesów, tylko że Polska trochę nie potrafi dopilnować własnych interesów, a potem czyni jakieś nagłe, radykalne, niespodziewane i nieprzewidywalne ruchy, które z nagła uderzają w Ukrainę, ale także uderzają w naszą pozycję w Unii Europejskiej, pozycję kraju, który bardzo jasno mówi, to jest fundamentalna sprawa, obrona przed Rosją, to jest fundamentalny, priorytetowy interes bezpieczeństwa całego kontynentu. My jesteśmy gotowi płacić za to wysoką cenę, wy także musicie być gotowi płacić za to wysoką cenę i nagle czynimy takie ruchy i wszyscy mówią, ojej, no to gdzie jest ta Polska, która mówi, my wam pokazujemy, jak działać, my wam mówimy, to jest najważniejsze. Właśnie, i jakie to może mieć konsekwencje, pani ambasador, dla naszych przyszłych relacji, także w kontekście odbudowy już Ukrainy, bo myślmy również o tym. To
zależy, jakie wnioski wyciągniemy z tej sytuacji. Bo to też nie, ja bym nie dramatyzowała, że to nagle powoduje, że cała Unia Europejska uważa, że Polska jest niewiarygodna, że Ukraina natychmiast przestaje stawiać na strategiczne partnerstwo z Polską. Nic takiego się nie zdarzy. Jednak bardzo dużo Polska zainwestowała w obronę Ukrainy i w przeciwdziałanie rosyjskiej agresji, zarówno na poziomie społeczeństwa, samorządów i też państwa i samego prezydenta Dudy. I to się tak nie niszczy jednym błędem. No niemniej, jeżeli więcej będziemy takich błędów czynić w przyszłości, to gdzieś ten kapitał, który zbudowaliśmy, zacznie erodować. I po prostu trzeba wyciągnąć wnioski, że współpraca gospodarcza z Ukrainą, której elementem będzie odbudowa, której elementem chcemy wszyscy, żeby był proces integracji europejskiej, to nie są same, że tak powiem, kokosy i takie proste sprawy, że nam na tacy przyniosą tylko samo dobro i korzyści, tylko to jest poważna, transakcyjna, skomplikowana sytuacja ekonomiczna. Jeżeli chcemy na niej wygrać, to musimy się do tego przygotować, jasno wyznaczyć, gdzie są nasze interesy, jasno wyznaczyć, gdzie są nasi partnerzy, z kim to chcemy robić. No to jest generalnie wszystkie takie fantasmagorie o jakiejś Unii polsko-ukraińskiej, którą ja uważam za jakąś zgubną i niepoważną utopię po prostu. Takie rzeczy należy odłożyć na bok i przygotować się nie do utopii, która nie powinna zaistnieć. Przypominam, że PKB Ukrainy dzisiaj per capita jest 4 razy mniejsze niż w Polsce, więc o jakiej Unii my mówimy i jaka korzyść dla polskich obywateli miałaby z tego wyniknąć. Natomiast przygotować się pragmatycznie, a nie na takie hura idziemy, do korzystnej obustronnie współpracy ekonomicznej z Ukrainą. Do tego są potrzebne kontrakty, rozpoznanie, badania, długookresowa strategia. Nic na hura, nic na szybko i nic na od ściany do ściany, bo to wszystkim tylko straty przynosi. No właśnie, a tymczasem temu wszystkiemu przegląda się Rosja. Jak sądzę, taki konflikcik malutki na linii Polska-Ukraina bardzo się Kremlowi spodobał. A jeszcze dodatkowo wiemy, że kraje należące do G7 debatowały ostatnio nad tak zwaną atomową wersją sankcji na Rosję. W grę wchodził całkowity zakaz eksportu, od którego w szczególnych przypadkach jak żywność czy leki czyniono by wyjątki, ale nic z tego. Okazało się, że amerykańska koncepcja nie uzyskała poparcia wszystkich członków grupy. Sprzeciwiają się m.in. niektóre kraje Unii Europejskiej i Japonia. Co pani na to? Sankcje są bardzo istotnym elementem wojny, bo nazwijmy sytuację niestety po imieniu, wojny, którą zapoczątkowała Rosja, ale którą w wymiarze ekonomicznym musiał podjąć Zachód, w tym Polska, w tym Unia Europejska. I teraz takie sankcje wobec kraju takiego jak Rosja o ogromnym potencjale surowcowym są absolutnie bezprecedensowe. W związku z tym trochę jest to taki proces, w którym wszystkie strony się uczą, co jest efektywne, co jest nieefektywne. I oczywiście można powiedzieć, nie udało się, bo gospodarka rosyjska nie padła. Co więcej, Rosja zarobiła w dewizach w zeszłym roku na sprzedaży surowców dużo, dużo więcej niż w latach poprzednich, więc ma pieniądze na prowadzenie wojny. I temu się nie udało przeciwdziałać. Jakie są korzyści z sankcji? Otóż takie, że Unia Europejska skutecznie odcięła się od rosyjskich surowców. Już na tym haku rosyjskim nie jesteśmy i nie jesteśmy zależni. To jest też taki element mobilizujący i integrujący w ramach Unii Europejskiej, ale bardzo ważnym elementem sankcji było za odcięcie dostaw wysokotechnologicznych komponentów do uzbrojenia, tak żeby Rosja nie mogła produkować więcej wysokotechnologicznej broni. I tu okazuje się, że jest też kolejny problem. Otóż te sankcje są bypassowane i przez różne kraje, między innymi przez Turcję, która jest krajem natowskim. Podzespoły, inne elementy potrzebne Rosji są po prostu eksportowane. I teraz, czy propozycja amerykańska, żeby całkowicie odciąć cały eksport, ale przecież czyj eksport do Rosji? Nie wszystkich, tylko tych krajów, które są w reżimie sankcyjnym. Więc na przykład Turcja już by się do tej umowy na pewno nie podpięła.
I w związku z tym zupełnie nie jest jasne, czy ten pomysł doprowadziłby do efektywnego technologicznego odcięcia Rosji od tego, co dzisiaj pozwala jej jednak jakoś tam naprawiać czy reprodukować broń. To jest niezwykle trudne przedsięwzięcie, bo z jednej strony są kraje zachodnie, ale one dzisiaj nie są całym światem. Mhm. Są Chiny, są Indie, jest reszta świata, która absolutnie w wymiarze sankcyjnym nie chce współpracować. Co więcej, korzysta na tym, że Zachód się od Rosji ekonomicznie odcina, więc Indie, przede wszystkim Indie, ale na przykład także Chiny, kupują te surowce od Rosji dużo taniej ku korzyściom własnym gospodarczym i absolutnie nie zamierzają z tego rezygnować. I w takich warunkach efektywna wojna ekonomiczna jest dla Zachodu dużo, dużo trudniejsza. I ja bym postrzegała ten rozdźwięk między Stanami a Europą de facto. Polska też ma swój eksport do Rosji. To nie jest tak, że cały nasz eksport został zamknięty. To trzeba jakby uczciwie postawić. Ten rozdźwięk raczej bym widziała nie jako rozdźwięk prorosyjscy, antyrosyjscy, tak bardzo upraszczając, tylko jako różną wizję prowadzenia tej polityki sankcyjnej, żeby była ona efektywna, a jak najmniej uderzała jednak w kraje, które tę politykę tworzą. To jeszcze o gigantycznej burzy po słowach ambasadora Chin we Francji chciałam panią spytać. On oświadczył, że tutaj cytat, suwerenność takich byłych radzieckich republik jak Litwa, Łotwa czy Estonia nadal nie została do końca potwierdzona w świetle międzynarodowego prawa. No w ogóle jakaś absolutnie kosmiczna teza ze strony ambasadora Chin. Oczywiście natychmiastowa reakcja przedstawicieli dyplomacji i Litwy, i Łotwy, i Estonii. I krótkie pytanie, czy Chiny coraz jawniej wspierają chęć odbudowy przez Putina takiego wielkiego rosyjskiego imperium? Czy to jest jakieś inne źródło tego typu kuriozalnej wypowiedzi? Chiny grają w pewnym sensie inną grę, a konflikt, inwazja rosyjska na Ukrainę jest tylko elementem w innej, dużo większej z perspektywy Pekinu gry. To jest gra o prymat globalny, czyli zdominowanie Stanów Zjednoczonych ekonomicznie, technologicznie i geopolitycznie i odzyskanie Tajwanu. Tajwan jest dzisiaj dla Chin nie tylko czymś bardzo ważnym z punktu widzenia ekonomicznego i strategicznego, jest też czymś ideologicznie coraz ważniejszym z punktu widzenia takiej rozkręcającej się nacjonalistycznej, wielkoimperialnej polityki chińskiej. My nie mamy zwyczaju myśleć o Chinach jako państwie uprawiającym politykę imperialną, ale to jest dzisiaj coraz bardziej takie państwo. I teraz w tej chińskiej kalkulacji konflikt rosyjsko-zachodni, bo oni tak to postrzegają, jest czymś, co może przynieść korzyść, bo osłabia i angażuje Stany Zjednoczone, a Stany Zjednoczone i Zachód zaangażowane w konflikt z Rosją będą w stanie mniej zasobów przeznaczyć na ewentualny konflikt wokół Tajwanu, ale równocześnie Chiny potrzebują współpracy ekonomicznej, zwłaszcza z Europą, i dla nich jest bolesne są sankcje i wojna ekonomiczna, którą wobec Chin rozkręcają Stany Zjednoczone w obranie swojego prymatu globalnego. Więc jest to bardzo poważna historia i z punktu widzenia Europy i Polski my stoimy wobec takiego dylematu. Czy opowiadamy się jednoznacznie po stronie Stanów Zjednoczonych, tworzymy dużą wspólną siłę, która opiera się i Rosji, i Chinom, i traktujemy ich jako blok. I w moim przekonaniu niestety to jest nieuniknione i to by była z wszystkimi ekonomicznymi konsekwencjami, które mogą być ciężkie, w tą stronę trzeba iść. Czy też próbujemy grać taką nierówną, ale jakby trochę symetryczną grę, trochę jesteśmy ze Stanami, ale współpracujemy z Chinami, żeby nie utracić ekonomicznie. Dobrze, pani ambasador, to musi iść tak daleko, że Chińczycy podają w wątpliwość suwerenność państw bałtyckich? Oni w ten sposób oczywiście coraz bardziej przybliżają się do Rosji, bo na początku konfliktu Chiny ustawiały się w pewnym dystansie wobec Rosji i wobec rosyjskiej inwazji, próbując się ustawiać w takiej pozycji, że my tu będziemy ci pokojowi, będziemy państwem, które wynegocjuje pokój ponad podziałami i ponad konfliktami, ale to nie wychodzi i widać, że Chińczycy coraz bardziej się przybliżają do Rosji i coraz bardziej wspierają inwazję rosyjską, jeśli nie bezpośrednio, to rosyjską ideologię, ale celem ich
tak naprawdę nie jest odbudowa Imperium Rosyjskiego, bo siła Rosji nie jest Chinom do niczego potrzebna. Celem Chin jest podzielenie jedności transatlantyckiej, zaangażowanie na froncie, tak nazwijmy, rosyjskim, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, przyciągnięcie ich uwagi tam, po to, żeby Chińczycy mogli zrealizować swoje cele geopolityczne w Tajwanie. I tak to należy odczytywać. Tak, to jest dla nas bardzo zła wiadomość, że Chińczycy się coraz bardziej jednoznacznie po stronie Rosji opowiadają i wszelkie wyobrażenia, takie jak Macrona, że można Chiny od Rosji odciągnąć albo w drugą stronę Rosji od Chin odciągnąć, są nierealistyczne, utopijne. To jest sojusz o niestety głębokich korzeniach strategicznych, gdzie oba kraje mają jeden cel – zniszczyć dominację amerykańską, podzielić Zachód i zdewaluować Zachód. Pani ambasador, to jeszcze na koniec, bardzo krótko proszę, ale chciałabym, żebyśmy w dwóch zdaniach dosłownie skomentowały te informacje. Wiemy, że papież Franciszek w czwartek ma przyjąć na audiencji premiera Ukrainy. No i wiemy, że to jest od początku rosyjskiej agresji przełom, tak można powiedzieć, po 14 miesiącach właściwie. Tylko rzeczywiście, czy to jest przełom, czy po prostu już w tej chwili wydarzenie w kontekście też zachowań papieża Franciszka przez ostatnie miesiące, do którego jakiejś dużej wagi przywiązywać nie powinniśmy. Tylko bardzo krótko, proszę. Ja myślę, że to jest kluczowe przede wszystkim dla osób jakoś tam związanych z Kościołem, dla których to bardzo bolesna była postawa papieża Franciszka, taka symetrystyczna, właściwie nie wypowiadająca jednoznacznie etycznej opinii na temat inwazji i okrucieństw dokonywanych przez Rosjan. Dobrze się dzieje, że papież, że dojdzie do tego spotkania. Czy to dużo zmienia? Nie bardzo, dlatego że to, co się stało, ten rok postawy takiej zdystansowanej i symetrystycznej, postawy dystansującej się jednak wobec totalnie antywartościowej, delikatnie mówiąc, polityki i działań rosyjskiej, miało miejsce i to się niestety nie zmieni, ale dobrze, że chociaż teraz do takiego spotkania dochodzi. Jest to jakiś tam krok w moim przekonaniu w słusznym, tak etycznie i moralnie kierunku. Nawet tu nie chodzi o politykę, tu chodzi o moralność i autorytet moralny Kościoła. Lepiej późno niż wcale, chciałoby się powiedzieć. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Jak zwykle pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie i dyrektorka Instytutu Strategii 2050. Kłaniam się, bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.